wywiady na puf. O, witam młodzieży. Witam was w wywiadach na pufach. Dzisiaj jest z nami Piotr Wołosz, śpiewak operowy, organizator festiwalu Belcanto. Ogólnie wybitna persona. A, bardzo dziękuję. I jako, że jesteśmy w wywiadach na pufach, to będziemy dzisiaj przeprowadzać wywiad. Ja będę zadawał pytania. Uczestnik będzie odpowiadał. Postaram się. Momentum, momentum, momentum. Dobra. Dlaczego akurat muzyka? W mojej rodzinie już troszeczkę tradycji muzycznych było. Mój tata, który zresztą pochodzi z Mrągowa, grał na akordeonie. No i siłą rzeczy akordeon pozostał. Tata grał przy ogniskach i tak dalej, prawda? Więc ta muzyka gdzieś tam istniała. Mama zawsze śpiewała. Szkoła muzyczna jakby była naturalną rzeczą w moim życiu, bo moi rodzice mnie tam jednak pokierowali i tak już zostało, tak? I cały czas gdzieś tam się to przewijało. Później średnia szkoła muzyczna, no i studia, no wiadomo, ale to jakoś tam tak naturalnie szło, więc muzyka dlaczego? Dlatego, że była od zawsze w moim życiu. Może dlaczego może opera bardziej, bo muzyka to wiadomo, muzyka bardzo szerokie pojęcie. Było to bardzo dawno temu. Wiadomo, że każdy, kto chodzi do szkoły muzycznej, ma różne dodatkowe zajęcia, między innymi chór. W chórze znalazł się pewien profesor, który mówi, spróbuj iść w tym kierunku, spróbuj dostać się na wydział wokalno-aktorski. Ja mówię, wokalno-aktorski? Dla mnie opera wcześniej tak naprawdę, mógłbym powiedzieć, nie istniała. No ale skoro on tak powiedział, mówię, no dobrze, no skoro profesor, no może ma rację, spróbuję. No i tak zdawałem do Akademii Muzycznej w Łodzi i no, dostałem się i okazało się, że to była trafna decyzja i tak już zostało, tak? Zostałem śpiewakiem operowym. Gatunek muzyczny, jakiego pan słuchał w tamtym okresie mniej więcej? Jakby. Bo wydaje mi się, no, że to nigdy raczej opera od dłuższego czasu nie jest jakaś super popularna. Tym bardziej wśród młodzieży, prawda? Tym bardziej wśród młodzieży. To znaczy, ja trochę może byłem już od samego początku skrzywiony muzyką klasyczną, prawda? Bo no, chodząc do szkoły muzycznej, uczęszczając na lekcje fortepianu, kształcenia słuchu i tak dalej, gdzieś tam cały czas ta muzyka klasyczna. Jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to w moich czasach bardzo popularną muzyką był rock gdzieś tam, prawda? Jakieś właśnie, ale tutaj w stronę na przykład gdzieś tam Queen, nawet Nirvana, już w tą stronę szło, nawet mieliśmy zespół w liceum, z którym graliśmy kilka koncertów w szkole, ale to było takie amatorskie, ale bardzo ciekawie, bardzo miło wspominam ten okres w moim życiu. Okej, to teraz przejdźmy do interesów. Kiedy pan zaczął zarabiać pierwsze pieniądze z muzyki? Ojej. No ogólnie. Muszę się przyznać, że zaczynałem chyba od grania na kilku weselach. No. Tak, nawet prowadziłem kilka wesel. Może potem mi troszeczkę z tego zostało, dlatego też czasami nawet prowadzę koncerty teraz. Już może nie imprezy weselne, ale troszeczkę bardziej poważne rzeczy, ale troszeczkę mi z tego zostało. Jak to szło dalej z rozwojem kariery pod względem wybicia się pieniędzy, nie? Pod koniec studiów, w zasadzie kończyłem studia, dostałem pierwszą rolę w Strasznym Dworze, śpiewałem Zbigniewa. Była to taka trochę trudna dla mnie sytuacja, dlatego że nie miałem za bardzo możliwości, nie dostałem takiej możliwości, żeby odbyć no, trochę prób, a wiadomo, byłem bardzo młody, niedoświadczony, więc no, występowanie, powiedzmy, po dwóch próbach na scenie i to jeszcze w jednej z głównych ról, było to bardzo trudne, ale no, udało się, dostałem oklaski, wsparcie od znajomych, rodziny, bo przyszło bardzo dużo ludzi, w zasadzie prawie połowa chyba teatru, to byli ludzie zaproszeni przeze mnie, moich rodziców. No, było to niesamowite przeżycie, dostałem strasznie dużo kwiatów, pamiętam, także to była dla mnie taka nobilitacja i jakby kopniak do działania na przyszłość. No później się to potoczyło dalej, już jako taka kariera solistyczna,
pracowałem, pierwsza moja praca taka stała, dostałem etat w Szczecinie w Operze na Zamku. Po roku przeniosłem się do Opery Wrocławskiej. Później już zacząłem działać jako wolny strzelec, bo stwierdziłem, że no, nie da się będąc na etacie pracować jeszcze gdzieś dodatkowo, więc tutaj no, było to dosyć trudne. Zrezygnowałem z pracy w Operze Wrocławskiej i zacząłem, że tak powiem, karierę wolnego strzelca. Tak? Później już Opera Narodowa. No i w pewnym momencie udało mi się dostać na masterclass, który organizowany był we Włoszech u takiej słynnej śpiewaczki, mezzosopranistki Bruny Balioni, o której za chwileczkę powiem, bo będzie w Mrągowie jesienią tutaj. Zaprosiliśmy ją. Wziąłem udział w masterclass i po tym masterclass tak ona jakby, jej córka Priscilla, która ma znakomitą agencję operową, zaopiekowała się troszeczkę mną. Dostałem pierwsze partie w teatrach operowych we Włoszech. No i potem tak się potoczyło, wiadomo, ktoś usłyszy, kogoś się pozna i tak dalej, tak? Także tutaj jakby ta kariera fajnie się potoczyła. Dalszym etapem, no to już wiadomo, no, organizacja imprez, ale pewnie do tego za chwileczkę przejdziemy. Nawiązując do właśnie do Bruny Balioni, no to w tym roku od 14 września do 18 września zaprosiłem ją do poprowadzenia mistrzowskich kursów wokalnych właśnie tutaj w Mrągowie, w CKIT. Jakie widzisz różnice pomiędzy ścieżką rozwoju artysty operowego a mainstreamowego artysty? Pierwsze, co mi się nasuwa, to chyba technika, tak? Bo jest zupełnie inna technika śpiewania, prawda? No, śpiewak operowy śpiewa inaczej, artysta mainstreamowy, no, na przykład no, raper, na przykład też zupełnie inaczej, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o samą taką drogę artystyczną, no to myślę, że chyba każdy musi przejść to podobnie. My jako organizatorzy Mazurskiego Festiwalu Operowego Bel Canto mamy już pewne doświadczenie za sobą właśnie w połączeniu muzyki rap i muzyki operowej, ponieważ w tamtym roku napisaliśmy aranż do piosenki włoskiego rapera Master Enjoy, aranż na orkiestrę symfoniczną i zaśpiewał z nim razem Claudio Rocchi, który jest śpiewakiem operowym, tenorem, uczniem Luciano Pavarottiego, więc tak jakby zupełnie dwa różne kierunki, ale połączyły się ze sobą i myślę, że zrobiło się bardzo fajnie i bardzo ciekawie. I ja jestem wręcz za tym, żeby łączyć takie kierunki, dlatego że to bardzo fajnie brzmi. Jak bardzo ważny jest wizerunek w śpiewaniu operowym? Bo mi się wydaje, że na pewno jest dużo bardziej znaczący, znaczy mi się tak wydaje, niż no po prostu na przykład w hip-hopie albo załóżmy w popie. Ja myślę, że jest równie ważny, tylko jest zupełnie troszeczkę inny, bo nawet kiedy poznałem teraz już moją żonę, od 10 lat zresztą, poznałem Magdę i spotykaliśmy się na początku z jej znajomymi, to wszyscy myśleli, że ja na co dzień chodzę w białym szaliku i w lakierkach. No, tak niektórzy też myślą, natomiast nie, no, jestem zupełnie normalnym człowiekiem. Wiadomo, scena wymaga od nas zupełnie czego innego, zupełnie inaczej chodzimy ubrani na scenie, prawda? No, tak jak raperzy, też tak samo, prawda? No. Inaczej się ubieramy na plaży, inaczej się ubieramy na scenę, prawda? Scena jednak od czegoś innego od nas wymaga, ale sam wizerunek, który kreujemy, no wiadomo, media są bardzo ważne, media społecznościowe, Facebook i tak dalej, prawda? No to jest bardzo ważne. Jednak tam ludzie nas obserwują i jakby tworzą sobie pewne wyobrażenie o nas, prawda? Że my jesteśmy tacy, a nie inni. Czasami jest to prawda, w większości powinna być to prawda, bo tak jak mówię, no, człowiek powinien być jak najbardziej autentyczny, prawda? Ale jednak no właśnie ten wizerunek sceniczny czasami odbiega. To teraz sobie wrócimy do tego pytania o odbiór. Bo opowiadałeś, że o tym swoim występie, gdzie przyszło dużo znajomych, otrzymałeś no, oklaski, kwiaty, wszystkim się podobało. Czy miałeś jakieś gorsze występy, po których usłyszałeś na przykład takie słowa krytyki? Albo sam po prostu czujesz się wewnętrznie nie tak ze sobą? Jasne, każdy ma gorsze dni, prawda?
Czasami się zdarza, że jesteśmy w niedyspozycji wokalnej albo mamy gorszy dzień, psychicznie się gorzej czujemy. No różnie to bywa, no pewnie, że tak. Każdy ma lepsze, gorsze dni. Natomiast no, odbiór publiczności. No, generalnie jest tak, że ja sobie zawsze wychodzę z tego punktu, założyłem sobie, że jeżeli ktoś przychodzi na mój koncert, no to przychodzi chyba po to, żeby posłuchać i fajnie się pobawić przy tym, tak? Wiadomo, są tacy, którzy przychodzą po to, żeby coś źle napisać, ale tacy są ludzie zawsze i tak naprawdę nie ma się co tym przejmować. Tak, czasami, wiesz, czasami jest tak, że nieważne jak piszą, ważne, żeby pisali. To jest najważniejsze, nie? Oczywiście fajnie, jak piszą dobrze, ale no wiadomo, są ludzie, którzy no, wylewają jakieś tam fale hejtu i tak dalej. Zdarza się, ale ja absolutnie tym się kompletnie nie przejmuję. No, przejmowałem się tym, no, każdy się, wiadomo, przejmuje, bo każdy by chciał być jak najlepszy w oczach innych. Natomiast ja już trochę taki nabyłem taki pancerz, że jeżeli słyszę krytykę, która kompletnie nie jest konstruktywna, że po prostu nie podoba mi się, bo nie, i choćbym zrobił nie wiadomo co, stanął na głowie i trzy fikołki i podwójne salto, to i tak się nie będzie ludziom podobać. Ewentualnie krytyka konstruktywna jest ważna, a jeżeli ktoś nie, bo nie, to ja zawsze mówię, wyjdź, stań na scenie, zaśpiewaj. Czy wyobrażasz sobie robić w życiu coś innego niż robisz dzisiaj? Chyba nie. Tak myślałem. Ja tak zostanę chyba przy tym, co robię, bo jest to moja pasja, która czuję, że jest też ludziom potrzebna. Ja w tym się realizuję, się spełniam. Ludzie są przez to może bardziej szczęśliwsi, zadowoleni. Także no, nie wyobrażam sobie niczego innego tak naprawdę. Może mógłbym coś robić, ale ja chyba jednak zostanę przy tym. Ile będę mógł, tyle czasu będę robił. Życzę wytrwałości. Dzięki. Dziękuję za wywiadik. I wy, mrągowianie, możecie wybrać się na festiwal Bel Canto. Polecam serdecznie. Zapraszam już 18 lipca, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 20. Uroczysta gala finałowa. Mam nadzieję, że wszyscy się tutaj spotkamy wspólnie, aby cieszyć się pięknem festiwalu i muzyki. Zapraszam. I trzymajcie się. W następnym wywiadzie będę lepszy.